ile? Tak ciepło? 13-14 stopni. Chłodek czuję. Dziś film dla miłośników obchodów farmerskich. Jest was wielu, może z pięciu nawet. Tak więc tak się złożyło, że dzisiaj robota bicie kurczaków. Trasa. Wysyłka serów, miodów. Do wielbicieli farmerskich smaków. Tak więc taki dzień pracowity, ale nie do pokazania. To co tu pokazywać? Ogólnie możecie pisać w komentarzach, co byście chcieli, żebym pokazał, co omówił. To może wezmę i to zrobię. Bo ja tu wszystko już robiłem, już mówiłem. Normalnego, więc może coś nienormalnego wymyślicie. Nie wypał, kurde. Ziemniaczki z kredą pastewną. Poranki są ciężkie, co klakier? Niedziela trzeci. Wczoraj było. Dzisiaj jest poniedziałek, proszę państwa. Czwarte imieniny Rozalii i Róży. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym, wspierającym i szczekającym. Co tam Abi wynalazła? Ktoś idzie. O, idziemy kozy dojść. Co tam Abi? Lisy chodzą, kurde. Wiadra nie wziąłem na mleko. O, trzeba pić. Idziemy się razem, wykończymy. Leciutka robota, niektórzy o tej porze już przewalają jakieś ciężary na siłowni. O, dwie czaple chyba. O, konia nie trzeba, jak czaple latają. Siema. Co, wcześniej troszeczkę dzisiaj? Jeszcze się leży. Wcześniej, bo dzisiaj jest dzień bicia parę kurczaków do unicestwienia. Kurde, za dużo, ja sypię wam. Wam brzuchy popękają. Dawaj. Zieloninę gryź cały dzień. Żeby więcej jak dorosłe jecie już. Kubasy małe. O, Wojciechu, zobacz, w końcu przyczepiłem. O, się rozpycha tylko ten Bruno. Był grzeczniejszy. Czekał grzecznie, się nie rozpychał jak dziad ostatni. Tylko jak przedostatni. No, przyczepiłem te karmidło, czy tam żub. Głupia nazwa, żub. Czemu nie mogło być, no kurde, też służy do karmienia. No to czemu wszystko nie może
nazywać się karmidło, tylko to jest karmidło dla kozy, to jest dla konia, to jest dla indyka, to jest kurde dla kota. Tylko nie powymyślali 10 nazw. Tak samo z tymi raciczkami. Kopytka, tylko że mniejsze. Kurde. Komplikacja życia to jest kurde chyba ludzka domena. Żeby nie było prosto cały czas komplikować. Niektóre rzeczy się uprości, a więcej się skomplikuje. Na tym chyba polega życie. Nie, Aria? Może w następnym kozą będę. Tam koziołkiem. Będzie lepiej może. O. Bardzo dobrze stajesz. O. Malutko tutaj jest. Malutko. Ale doje. Teraz mam zamówienia na ser jakoś chyba do końca, albo 3 tygodnie, albo do końca września, już nie wiem. Ale w każdym bądź razie, jeśli ktoś jest chętny, to zapisywać się, ponieważ nie wiem, czy do końca roku wytrzymam. To zależy, jak z tym mlekiem będzie, nie? No ale jeśli będą sery, to nie wiem, czy do końca roku i z nowym rokiem będzie podwyżka, czy wcześniej już, nie? Może wcześniej. Bo po 60 zł za kilo tego sera to jest, kurde, się słabo kalkuluje. Nie to, żeby się nie opłacało, bo tu wszystko raczej się opłaca. To, co robię, no, no pewnie coś by się znalazło, co by się nie opłaciło, ale to wiecie. Nie zawsze wszystko, no. No ale chodzi o to, że czasu, pracy, energii potrzebuję, żeby zrobić ten kurde ser. Czasu sporo schodzi, nie? Niby roboty nie za dużo, ale to wszystko trwa, nie? Na przykład wczoraj jak zacząłem po południu, to dzisiaj z rana jeszcze nie jest skończone, bo nie da się tego spakować. To jest jeszcze musi w lodówce pobyć w ręczniku. Wziąć się, schłodzić odpowiednio, odsączyć, dopiero wtedy spakować i wysłać, nie? Także to jest wszystko czasochłonne. No i też jedzenie dla kóz, no zwykły owiec, kurde, po drodze, żeby to były czasy, gdzie za 60 zł można było kupić 100 kg owsa. No to tak, no, ale jak teraz, kurde, chociaż już w tym roku też trochę mniej, ale w tamtym roku to tragedia. Se, kurde, życzyli 1200 za owiec, tej pszenicy szło taniej kupić. No może jeszcze nie na początku, nie po żniwach, ale później już zima staniała. Teraz też pszenicy za 900 to się 800, no ale to raczej od 900 do 1200 pszenica, a owiec, no nie wiem, no z tego co mi moi mówili, to 700, chyba jakoś 700, może 800, no. No to zobaczcie, to jest raptem 100 zł mniej od pszenicy, nie? Gdzie owiec do pszenicy, jeśli chodzi o karmę dla zwierząt. No oczywiście kozie nie dam pszenicy, nie? No ale jest o wiele bardziej odżywcza, tak, pszenica. Owiec to upina i tam troszeczkę tego ziarna. Dla kozy w sam raz, no ale drogo wychodzi. Chodź. No ja też nie oszczędzam. Po prostu sypię, żeby były najedzone. Kuski. A i tak swoje na wybiegu pogryzą, nie? Pauluś. No, piękna jesteś, kuska. Piękna jesteś, kuska. Tak. Cię przytulisz? Chodź. O, jak dobrze, Pauli, jak dobrze, Pauli. Oj, jak dobrze się przytulić, tak z rana. Tak. Chciałem ją sprzedać, ale się zastanowię, nie? To gryzak do trawy i jest przepiękną kozą, nie? Ten pyszczek taki mięciutki, fajny. No. Oj, uważaj.
Zakochana, a się przewraca. Piękna, Kuzko, piękna. Piękna jesteś, Kuzko, tak. Piękna. A się tulić lubisz, co? Z rańca. Już idę, jeszcze maleńka. Do dojenia. Podobało się? Tak? Pewnie, że tak. No, ty. A maluszku, jak się spało? Dobrze? Idziemy? Podoimy, nie? Tak? Tak, chodź. No. I już. Mała. Tu. Wojciech był zdziwiony, znaczy zdziwiony. Może i zdziwiony, nie wiem. Że właśnie kozy to bardziej jak pies, nie? Jak towarzysz. Ja już to nieraz mówiłem, że to jest w ogóle co innego jak hodowla czy tam utrzymywanie krowy. No oczywiście, jak ktoś ma jedną krówkę, stworzy je super fajne warunki, spędza z nią czas, no to na pewno jakaś tam więź się wywiązuje i jakieś coś tam można zauważyć, że ta krowa coś tam rozumie. Ale chyba to nie to samo. Tak mi się wydaje. Chociaż duże zwierzę, tak jak koń, no z koniem człowiek jest w stanie nawiązać więź, relacje. Ale koń tak jakby się wydaje taki trochę kurde kumaty bardziej. A krowa tak jakby może, nie wiem, bardziej zaprogramowane chodzić, żreć, wydalać, leżeć, rzuć. Tam za dużo chyba nie myśli. A kozy mają mocne charaktery. No i ta hierarchia, nie? Pewnie i u krów to jest, jak one ostatnio żyją. Znaczy pewnie, na pewno. Ale u kóz to śmiesznie wygląda, to ich życie, ich społeczności. Po prostu jakoś tak kurde funkcjonują, każda swoje miejsce zna. Fajnie to wygląda. Co tam, Paula? Popij. Mała nie wypada z formy. Mimo, że daleko po wykocie, wrzesień. To. Ja wiem, ile ona z 3 litry jeszcze daje, nie? Znaczy 3 litry to kurde dużo. Niektóre kozy po wykocie tyle nie dają. Po wykocie to ponad 5 litrów dawało. Wiem jak u krowy. Tylko mam nadzieję, że jej to życia. No, wcinaj, wcinaj. Się nie przejmuj. Ktoś nam poszedł z psem. Nie bój żaby. No chodź, szefowa, jeszcze z 2 razy wycisnę coś. Maleńka. No poszedł se. Chodź. Malutka. No chodź, bo czasu nie ma. Ej, ała. Chodź. Czujna?
malutka. Chodź, malinka. No chodź, już, poszedł. Chodź. Chodź. Chodź, tak. Chodź tutaj z tymi duszkami. Chodź. O, tak o. Jeszcze z dwa razy i nie ma. Dobra. Chodź, Abi, pilnuj. Klakier nie wszedł w to mleko. Już. Chodź, mała. Mała, chodź. Abi, won. Chodź. Pilnuj mleka. Chodź, malutka. Chodź, perełka. Pilnuję. Dory. Żrą dużo, trzeba by było je chyba kurde powoli próbować bić. W środę może damy radę, wrócimy do woliery, siatkę. Siatkę przyczepiać na siatkę. Zobaczymy, jak to będzie z tymi papugami. Można na tym cokolwiek zarobić, albo chociaż żeby się zwróciło koszta. No w sumie nie badałem nawet tematu. Ale mi się wydaje, że jak ładne papugi, może parę sztuk jakby sprzedał w roku, to by się zwróciło, bo ile to może kosztować wyżywienie, nie wiem, 5 papug, 500 zł? Nie wiem. Ogólnie to ja mało wiem, nie, Abi? Nie wydaje mi się, żeby gdzieś u mnie, w moim regionie, gdzie ludzie na chleb nie mają, biznes papugowy by się kręcił. Ale to na cały kraj w sumie to chyba się wysyła, takie gołębie to w sumie cenę dobrą da ci. No to i by można było sprzedawać. Te faliste to chyba nie za bardzo, bo to jak wróble bardziej się mnoży chyba w tych wolierach. Ale to jakieś duże, czemu nie? Sieleją, kurde. Indory. To perełka, beczysz. Meczysz. Co jest grane? Dawaj, piciu. Nie, perełka. Się pytasz, głupio, farmer, kurde. Nie odwyknie. Nigdy nie odwyknie. Masz, piciu. Masz. No, hop. Co, już coś czujesz? Jakiś zapach? Czasem jak chwycę jakieś wiadro od indyków czy coś,
później ręką dotknę tutaj gdzieś przy korku, to ona czuje to. O. I już nie chcę pić wtedy, nie pasuje. Dobra, pechełka, walnij sobie. O.